Dzień dobry Państwu. Mamy piękne lato. 28 czerwiec 2020 rok. Budziłam się w świetnym humorku. No i postanowiłam po śniadanku położyć dzieło sztuki. Przypomniał mi się mój ukochany dla dziecinnych. Nazywał się Karolek. I był kotkiem. Mieszkałam sobie na wsi. Janówek pierwszy. Niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego. W wiejskim domku. Jeszcze nie znałam Karolka, ale mój kochany tatuś, który był murarzem, który teraz maluje świat, budując w niebie domki kolorowe, pracował niedaleko lotniska Okęcie, stawiając osiedla. I tam w 81 roku budowali jakiś piękny budynek, który miał służyć ludziom. Jak zawsze do założenia rodziny, wychowywania dzieci. Mieli tam sobie jako ekipa malarska budowlana baraczek, taki drewniany. I w tym baraczku sobie siedzieli we czterech. No i pewnego dnia, a była to zima, połowa marca, zobaczyli niezwykły widok. Malutką, szaro-burą kuleczkę, jakoś tak dziwnie się poruszała. Ze zdziwieniem stwierdzili, że chyba ma jakieś łapki, bo jakoś, mimo że jest zimno, śnieg, ona jakoś się porusza do przodu. To się okazało, niewielka puchata kuleczka próbowała się poruszać w stronę baraku. A był to Karolek, który ledwie nauczył się na tych swoich puchatych łapkach chodzić. Miał utrudnione zadanie, bo było ślisko. I te niezdarne łapki kojarzył sobie o ten twardy lód, ale widać było, że dzielnie sobie próbował radzić. Szukał ludzi dobrej woli, trochę głodny, czy ktoś mu pomoże, nakarmi. No i ponieważ barak był lekko otwarty, uchylone drzwi, no to Karolek się wślizgnął.
Panowie jedli śniadanku. W tym czasie drugie, to znaczy palatki przywiezione z domu. No i on sędobylskim nożkiem wyczuł. Mimo pokaleczonych troszkę łapek, dostał się tam do środka. Trzech panów. Nie było za bardzo zadowolonych. Co taka pukata kulka przyszła do baraku. Trochę się bali, że może na rozrabia. Pili sobie akurat na rozgrzewkę przy drewnianej ławie piwo zagrane w rondelku na piecyku tak zwanej kozie ciepłe. Ale mój tatuś Boluś zobaczył tego biedaka puchatego, który piszczał tak żałośnie i akurat sobie go wybrał, bo przy jego taboreciku stanął na tych czterech łapkach i patrzył. Tanuś mówi: mamy gościa, panowie. Co tu szukasz, biedaku? Głodny jesteś? Chodź. O, jakie biedne łapki zmarznięte. Wezmę cię na kolana. Koledzy mówią: co, Bolek? Co tam na kolana? Herbatki mu dam. Po co mu herbatka? Daj mu piwo. Co wy zwariowaliście? Piwo? Takiemu maluchowi? Sami pijcie, my wybijemy z karolkiem herbatkę, bo mleka niestety nie ma. Nie spodziewałem się gości tego typu, ale zawsze biedak się rozgrzeje. No i Karolek został wzięty na kolana i dostał herbatki do posmakowania. A, ławiec cały, ogórki, leżały kanapki z kiełbasą. Karolek nie bardzo wiedział, co to ogórki. Ale zapach go zainteresował. Niezwykle. No i tata stwierdził: za młodziutki jesteś na ogórki. Ogórki są za twarde, małe. Mogą ci zaszkodzić. Ty zjesz kiełbaskę i słoninkę. Chlebkiem masz tu, a ogórki zjem ja. Ale co z herbatką, jak ty się napijesz? Już wiem. Naleję ci tu jakiś talerzyk, to będzie twój spodeczek. Naleję ci na spodeczek i myślę, że dosięgniesz morku. Jak pomyślał, tak zrobił. Wziął ze swojej szklanki część zalanej herbatki, którą miał w termosie, w torbie, w teczce tak zwanej zamykanej na zatrzask magnetyczny i dał Karolkowi. Na spodeczek troszkę herbatki.
Karolek mało był jeszcze rozgadzięty. Herbatka ciepła, trochę się bał. Jak to pić? Może się poparzyć. Ale wpadł na pomysł, że może łapkami zarabia. Umoczył w spodeczku jedną łapkę, a potem umoczoną łapkę z herbatką do mordki. Wsadził. Oblizał. Herbatka była dobra, ciepła, z cytrynką. Operacja popróbowania nowego specjału się powiodła. Więc Karolek zadowolony z eksperymentu. Napił się. Dostał od tatusia kawałek kanapeczki ze słoninką i kiełbaską, która się nazywała Podbawelska, i szczęśliwy był. Podziękowaniu za nakarmienie. Taty już nie opuszczał przez całe śniadanie. Rzecznie siedział przy jego taboreciku i obserwował. Po skończonej zmianie, kiedy już była pora powrotu do domu, a była to około godziny 5:00 pora, trochę ciemno, tata zabrał swoje rzeczy, samochód czekał, firma dysponowała, który miał zawieźć do nowego dworu. Ale pojawił się kłopot, co zrobić z Karolkiem. Karolek nie bardzo chciał zostać sam. Nieznanej okolicy. Piszcząc żałośnie miał miał, postanowił taty nie opuszczać. Tylko jak piesek mały zaniósł. Tata się namyślił. Mówi, chodźcie baraku, wracamy do domu. Przecież nie zostawię cię tu samego. Schował go pod kurtkę, obturił, także tylko słychać było ciche popiskiwanie, trochę powietrza miał, bo guziki nie zamknął. Aby to spowiedział na mur, tylko trochę odpiął w kurtce. I biedaka, nieboraka, nie wiadomo skąd przybył, zabrał do domu. Mamusia Halinka, zdziwiona, przywitała męża. Co masz?
Kochany, co tak piszczy? Stwierdziła po chwili. Mam nowego domownika. Znalazłem go na budowie. Parolek został wydobyty pod pazuchy. Trochę był dezorientowany, bo światła były w pokoju zapalone. Dobrze, że żyrandol rozkręcony na full. Ale szybko się przyzwyczaił do nowego pana. Bo uznał błyskawicznie, że już ma rodzinę. Tatę, mamusię oraz mnie. Nie miał jeszcze imienia, ale dostał ciepłego mleczka. Bułką gruszoną do środka na miseczce. Nie był wybredny i wszystko zjadł. Mruczał z wdzięczności. Za poczęstunek. Został z nami. Na 14 lat. A ja przypływie fantazji. Nazwałam go Karolkiem. Na pamiątkę rodzonego brata mojego taty. Tak zostało. Karolek nie był rasowy. Był zwykłym krokiem. Szaro-biało-puchatym. Miał za to dwa ubodzicielskie żółto-zielone bursztynowe oczy. Zmniejsza skrat serce wszystkich domowników. Najbardziej moje. Bo nie byłam już samotna. Tylko miałam sporo nożnego. Przyjaciela. Inne historie są znane z Karolkiem.
będą opowiedziane w kolejnych filmach.